Rotoryja to miasto, które w nazwie wpisane ma kopalnictwo złota i rzeczywiście ten ośrodek znany był przede wszystkim z pozyskiwania tego kruszcu, ale jego historia zapisana sięga wieku VIII-X, kiedy to tutaj byli przedstawiciele plemienia Trzebowian. Natomiast pod koniec XII wieku przyjechali tutaj, czy przybyli niemieccy górnicy, którzy zajmowali się pozyskaniem złotego kruszcu. I rzeczywiście ta nazwa związana ze złotem przetrwała w postaci najpierw niemieckiego Goldbergu, czyli Złotej Góry, a dzisiaj Złotoryi. Książę Henryk I Brodaty już w roku 1211 nadał Złotoryi prawa miejskie. Czyni to tą miejscowość jedną z najstarszych posiadających takie właśnie uprawnienia. Warto wiedzieć, że kiedy pod Legnicę podciągały mongolskie hordy w roku 1241 bardzo wielu górników złotoryjskich wyruszyło na pola bitewne po to, żeby wesprzeć obronę Legnicy. Większość z nich nie wróciła. A Złotoryja na przestrzeni wieków była wielokrotnie areną różnego rodzaju działań bojowych. Tak działo się też wtedy, kiedy tutaj kilkakrotnie nadjeżdżali husyci. Wtedy też powstały specjalne formy obrony biernej, czyli mury. Do dzisiejszego dnia z tamtego okresu zachowała się też wieża kowalska. Jest to obiekt bardzo charakterystyczny i stanowi ciekawostkę turystyczną tutaj właśnie w tej miejscowości. A przy okazji warto zwrócić uwagę, jak pięknie jest rozłożone miasto dzisiejsze. Kolorowe kamieniczki, wszystko to jest zlokalizowane na takim powyginanym terenie o dużych spadkach. Stanowi to niewątpliwie atrakcję tego miasta. Na wspaniale odtworzonym, takim monumentalnym modelu dawnej bramy można znaleźć w kilku językach opisaną historię Złotoryi, a zwłaszcza to, co się działo wtedy, kiedy poszukiwano tutaj kruszcu złotego. Te daty, 1240 rok, odkrycie piasków złotonośnych, wybuch prawdziwej gorączki złota. Następnie jest mowa o tym, o czym wspomniałem, a więc o nadaniu praw miejskich w roku 1211. Z kolei o bitwie z Tatarami pod Legnicą jest informacja. Dalej mamy o bardzo ważnych sprawach, takich jak chociażby to, że tutejsze gimnazjum humanistyczne pod kierunkiem Walentina Tonzendorfa zdobyło tak wielką sławę, że chciano nawet tutaj przekształcić tą uczelnię, uniwersytet. No niestety ta cała sprawa się rozmyła później. Dalej mamy informacje o epidemii dżumy, która tutaj pochłonęła wiele ofiar. Zresztą zarazy w tamtym okresie były czymś normalnym w związku z taką, a nie inną higieną, jaka w miastach wtedy panowała. No i kolejne wszystkie informacje bardzo ważne, które może sobie turysta przeczytać. Również bardzo huczne obchody 700-lecia otrzymania praw miejskich w roku 1911. Oczywiście z tego wynika, że w roku 2011 było to 800-lecie. Rynek jest naprawdę utrzymany bardzo pięknie. Odrestaurowane kapliczki, wszystko to zachęca do tego, żeby w tym historycznym mieście być, żeby te wszystkie miejsca odwiedzać. No i tą historię możemy zgłębiać w każdym niemalże miejscu. Gospodarcze dawnej Złotoryi dominowało wiele takich gałęzi, które z czasem straciły na znaczeniu.
ale już w roku 1290 złotoryja otrzymała prawo jednej mili, które gwarantowało jej specjalne zyski, chociażby ze sprzedaży piwa. A dzisiaj, stając tutaj w centrum tego naprawdę urokliwego miasta, jak można się zorientować, czytając różne wydawnictwa około 16-tysięcznego, z podziwem należy popatrzeć na zachowane bryły obiektów ważnych, ratusza, kościołów w pobliżu stojących, które nie tylko doprowadzono do takiego perfekcyjnego stanu, który pozwala na zachwycanie się tymi właśnie budowlami, ale też służyło doskonale dalej. Dzień dobry. Kościół Mariacki Złotoryi to miejsce szczególne, chociażby z tego względu, że tu się upamiętnia też postać Walentina Tonzendorfa. Mamy datę jego przyjścia na świat 1490, datę śmierci 1556. Przypomina to wielkiego człowieka, który bardzo dużo zrobił dla oświaty, nie tylko złotoryjskiej. A warto wiedzieć, że w czasie reformacji, już w 1522 roku, tutaj właśnie, w tym kościele, odbyło się pierwsze spotkanie wiernych i wygłoszono pierwsze kazanie protestanckie. Szacowna, imponująca swoją ogromną bryłą świątynia, Kościół Mariacki, na swoich zewnętrznych ścianach ma epitafia, które oczywiście nawiązują do przeszłości nie tylko tego obiektu sakralnego, ale całej Złotoryi. Warto wiedzieć, że wzmianki o nim pochodzą z XIII-XIV wieku, a wspaniale wykonane te płyty nagrobne ukazują nie tylko herby osób, którym są poświęcone, ale też zawierają spis wielu wydarzeń, nie tylko z życia tych ludzi, ale także z życia całej tej miejscowości. Kościół został wzniesiony z piaskowca. Widać tutaj ogromne bloki, które stanowiły podstawę do utworzenia tych ścian, a jego najwyższa wieża stanowi dzisiaj punkt, z którego można dokonywać obserwacji. Jest to też wieża widokowa, służąca celom turystycznym, poznawczym. W bardzo ciekawy sposób zagospodarowana jest ta świątynia, nie tylko jako kościół, ale jako miejsce. W ciągu długich wieków swojego istnienia Złotoryja znajdowała się pod panowaniem Piastów, Korony Czeskiej, Habsburgów, ale także trafiła we władanie Prus. Te wszystkie lata owocowały różnego rodzaju budowlami, wznoszeniem bardzo ciekawych obiektów. W tej chwili znajdujemy się przed ratuszem, czy przed siedzibą władz miejskich, takim bardzo urokliwym zaułku, otoczonym różnego rodzaju domami z różnych epok. Warto zwrócić uwagę też na zupełnie nowe słupy latarni ulicznych, stylizowane na latarnie, które niegdyś były tutaj latarniami gazowymi, gdzie na podstawach są również umieszczone herby tego miasta.
Miejsce szczególne, bardzo pieczołowicie zachowane na starych fotografiach. Tutaj stał niegdyś pomnik cesarza Wilhelma. W tej chwili to miejsce zajmuje pomnik Wojska Polskiego. Jak w bardzo wielu miastach na Dolnym Śląsku, nie tylko miastach, ale w miejscowościach mniejszych, we wsiach, pomniki wojenne czy przypisywane gloryfikacji niemieckiego żywiołu zostały zlikwidowane, na ich miejscach powstały nowe monumenty. Ale właśnie ten zaułek w sposób szczególny można porównać z widokiem, jaki był tutaj jeszcze przed 1945 rokiem. Tradycje oświatowe Złotoryi, sięgające bardzo daleko wstecz do średniowiecza, kontynuowane były godnie przez różnego rodzaju powstające tutaj obiekty szkolne. I tak widoczny za moimi plecami budynek obecnie służący młodzieży zdobywającej wiedzę w liceum ogólnokształcącym imienia Jana Pawła II. Uwieczniono na wielu fotografiach, m.in. z roku 1905-1909, a zachowały się również na tych zdjęciach nie tylko same mury, ale także okoliczne urządzenia szkolne. Jak widać, dzisiaj jest tutaj też, oprócz samych pomieszczeń służących edukacji, również kilka innych firm, które korzystają z bardzo rozległego budynku. O burzliwej, a czasami nawet dramatycznej przeszłości Złotoryi świadczą zachowane średniowieczne pamiątki. Zapewne do takich należy Baszta Kowalska, która przypomina najazdy husytów w roku 1427, kolejny był w roku 1428 i wreszcie 1431. Mieszczanie uznali, że trzeba się zabezpieczyć, znosząc mury obronne, znosząc baszty. I taką pamiątką po tym okresie trudnym jest właśnie Baszta Kowalska, zachowana i co jakiś czas restaurowana. Tutaj blisko budynku Ośrodka Kultury, który oczywiście powstał znacznie później. Świątynia Świętej Jadwigi w Złotoryi to kolejny obiekt sakralny, który jest bardzo ściśle związany z historią tego miasta. Tutaj na terenie przylegającym do kościoła można znaleźć bardzo ciekawą kapliczkę pochodzącą, jak można zresztą odczytać, z XV wieku. Natomiast kościół ten charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie ma wysokiej wieży. Natomiast fronton tej świątyni widnieje na wielu widokówkach z okresu minionego. Warto odwiedzić również ten teren, warto zobaczyć, jakie zabytki tutaj można znaleźć. Jest to teren oczywiście kościelny, w związku z tym potrzebne jest też szczególne zachowanie się. O tym, jak gospodarczo rozwijały się różne ośrodki na Dolnym Śląsku, świadczyło chociażby doprowadzenie linii kolejowych. Do Złotoryi pierwsza linia dotarła już w roku 1884. Było to połączenie, które w połowie października zostało zainicjowane. Później
kolejna linia w 1895 roku prowadziła do Świeżawy i wreszcie w roku 1906 wybudowano połączenie z Hojnowem. Dworzec kolejowy, który jest uwieczniony na wielu widokówkach starych, dzisiaj po prostu jest ruiną. Pozarastane torowiska, pozarastane bocznice świadczą o tym, że kolej jako taka straciła na znaczeniu. Niemniej warto pamiętać, że właśnie ten peron przez te wszystkie lata przyjmował bardzo wielu mieszkańców, pozwalał im na dotarcie do różnych miejsc w większej, dalszej odległości. Niestety taki smutny obraz przypomina o tym, że nic nie jest trwałe, nic nie jest wieczne. Również ten dworzec prawdopodobnie wkrótce zupełnie straci na swoim znaczeniu. Sierpnia 1813 roku, a więc dokładnie niemal 200 lat temu, tutaj nad Kaczawą, w pobliżu Złotoryi, rozegrała się jedna z większych bitew, kiedy to cofające się wojska Napoleona starły się z wojskami pruskimi i przegrały tą bitwę. Kiedy stoi się nad spokojnie płynącymi dzisiaj wodami tej rzeki Kaczawy, która miała ogromne znaczenie dla historii Złotoryi, kiedy wspomina się te wszystkie lata, które zaczęły się od czasu, kiedy tutaj byli Trzebowianie, kiedy tutaj wydobywano złoto, myśli się o tym, że takich ośrodków jak Złotoryja jest w Polsce na pewno jeszcze wiele. Ale to miasteczko dolnośląskie w sposób szczególny swoim urokiem, dbaniem o tradycję, o historię, zachęca do tego, żeby tu przyjeżdżać i warto tu bywać. Nie tylko po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają zawody w płukaniu złota, międzynarodowe zawody, czy nawet światowe mistrzostwa w płukaniu złota, ale po to, żeby poznać tutaj ciekawych ludzi, ciekawe zaułki, zobaczyć, ile zabytków można tutaj sprzed wielu, wielu wieków odnaleźć, ciągle jeszcze ważnych, odrestaurowanych i ciągle jeszcze przypominających o dawnej epoce. Po prostu warto odwiedzić Złotoryję, do czego chętnie i z całym przekonaniem Państwa zachęcam.